Miło mi Państwa widać na pierwszym takim spotkaniu poetyckim organizowanym przez bibliotekę między innymi. Cieszę się, że Mariusz Stapel zechciał przyjąć tę propozycję i tutaj przedstawić swój projekt. Pani Beata Morińska-Wrzosek, doktor habilitowana w Instytucie Filologii i Kulturoznawstwa, będzie doprowadziła to spotkanie. Jeszcze raz serdecznie Państwa. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Bardzo miło mi jest Państwa powitać i powitać naszego gościa, bydgoskiego poeta Mariusza Stapela i jednocześnie, jak się okazuje, mojego kolegę ze studiów. Nie widzieliśmy się, Mariusz, około 23 lat. Po 23 latach w gabinecie u pani dyrektor kilka tygodni temu. Nawet nie wiedziałam, że pani dyrektor zaproponowała spotkanie Mariuszowi. Mariusz najczęściej przedstawia się jako poeta, którego zainspirowała muzyka. Muzyka, która gra w duszy, dźwięki, które inspirują. Z wykształcenia jest polonistą. Z zamiłowania i z zawodu trenerem. Trenerem szachowym. Mieszka na Wyżynach, nie jest związany, jak często podkreśla, z żadną grupą poetycką. Jest autorem 3 tomików poezji. Ostatni tomik, właściwie cały projekt, tomik audiobook i projekt, który Mariusz udostępnia na swojej stronie internetowej, Depresja. Połączenie dźwięku, muzyki, obrazu. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy rozmawiać nie tylko o poezji, ale również o wrażliwości, o sposobie widzenia, dostrzegania, postrzegania świata, o tym, że poezja zawsze wypływa z chwili, z momentu, z jakiegoś przeżycia, a równocześnie podąża ku jakimś wartościom uniwersalnym. I każdy z czytelników, na pewno zaglądając do twórczości Mariusza Stapela, odkrywa w nich, przynajmniej ja odkrywałam zawsze, odkrywałam siebie. Odkrywałam nie tylko Bydgoszcz, nie tylko podróże poety, ale również chciałam pójść z Mariuszem na tę wędrówkę po Bydgoszczy i po obszarach mentalnych, obszarach wrażliwości. Bardzo się cieszę, że Państwo również zechcieli tutaj przybyć i mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie dla Państwa inspirujące, interesujące, ciekawe. Chciałabym, żebyśmy wszyscy czuli się tutaj gospodarzami tego spotkania. Bardzo dziękuję za przybycie. Mariusz. Ja też bardzo serdecznie witam wszystkich. Chcieliśmy tutaj z Krawką tak przeprowadzić to spotkanie, że Państwo będziecie aktywnymi uczestnikami tej rozmowy, bo jak widzimy tutaj za nami, za moimi plecami jest ekran, jest szutnik. Właśnie jak Pani powiedziała, to słowo jest ubarwione przede wszystkim muzyką i obrazem. I ta poezja to nie tylko takie pisanie i opowieść o Bydgoszczy, ale myślę opowieść o przede wszystkim wędrowaniu po obszarach własnych, jakichś refleksji, przemyśleń po własnym życiu, odkrywaniu po prostu siebie z dnia na dzień. I takie założenie było zresztą w pisaniu tego całego projektu, wymyślaniu. Najpierw są wymyślone, a potem dopiero po całym wymyśleniu i zaprojektowaniu sobie własnej umyśle dopiero są spisane. Także to, co się udało, to było w sferze ma. Będę jeszcze o tym mówił. Tutaj, jeżeli zwracilibyśmy uwagę, przyznam szczerze, że zaglądając do tego tomiku, trochę się obawiałam tytułu Depresja, ale proszę uwierzyć, że depresyjnych nastrojów tutaj chyba Państwo nie, w tym tomiku nie odnajdą. Odnalazłam kilka dla mnie interesujących tekstów, interesujących tematów. Bardzo często w tytułach tekstów, jak i również w samej treści pojawia się motyw Bydgoszczy. Pojawia się też bardzo często Twoja dzielnica, Wyżyny. Pojawia się w słowie, pojawia się w
obrazach, pojawia się na zdjęciach, które tutaj również, nie wiem, będą nam towarzyszyły? A tak jak będzie prezentacja, to Państwo zobaczą, jakie zdjęcia po Bydgoszczy udało mi się zrobić i jak umieściłem je w tekstach bezpośrednio. I tutaj gdybyśmy mówili o Bydgoszczy, zawsze kiedy zastanawiamy się nad tą kategorią miejsce urodzenia, miejsca dzieciństwa, ulice, po których chodzimy, czy moglibyśmy powiedzieć, że Bydgoszcz jest taką małą ojczyzną, do której się trochę tęskni, którą się poznaje? Myślę, że każdy ma taką małą ojczyznę. No, miejsce urodzenia ma znaczenie, natomiast no tutaj ta Bydgoszcz, no w związku z tym, że no ja jestem mieszkańcem Bydgoszczy i większość z Państwa też, ma nie tylko taki wymiar, to znaczy to jest miejsce, w którym właściwie to życie się cały czas spełnia z dnia na dzień i przynosi wiele niespodzianek różnego typu. Teraz powiem tak, no my chodzimy bardzo często tymi samymi ulicami i ja na przykład w pewnym momencie doszedłem do takiego wniosku, że jakąś tam ulicą chodzę bardzo często i nigdy nie wpadłem na pomysł, że przemierzam ją z góry na dół i góra dół i góra dół. I w końcu wpadłem na pomysł, mówię, no takie fajne filozoficzne, bo to filozofowie siedzą, fajne filozoficzne przemyślenia, tak jak ten Syzyf, tak? Wtaczam ten kamień, wchodzę zdyszany i schodzę, prawda? I gdzieś tam potykam się o coś, kogoś tam gdzieś widzę, ktoś się śmieje, ktoś płacze i mówię, no fajny motyw i tak to się zdarza mi raz w tygodniu, nie? Że muszę tam zejść, bo załatwiam służbowe sprawy. I mówię, no świetny motyw jest, no i wziąłem najpierw aparat i zacząłem tam robić zdjęcia, ale mówię, no motyw wędrówki, bo dlaczego tą ulicą chodzę? Dlatego, że zaoszczędzić pieniądze, bo na starym rynku nie parkuję samochodem, tylko parkuję na Szwedorowie na górze i sobie zacząłem schodzić tą ulicą. I to był pierwszy taki motyw, mówię, fajny pomysł na teksty, nie? Właśnie, które będą opowiadały o tej wędrówce, nie? Ale mówię, to nie tylko ta ulica, nie? Bo jak idę gdzieś tam, to znowu coś zahaczam, tak? I znowu. I mnóstwo takich ulic, każdy jakieś miejsc swoich ulubionych ma, niekoniecznie w Bydgoszczy, nie? I tak mnie, schodząc tam i jadąc w te miejsca, no słucham w samochodzie, bo innej możliwości raczej w domu nie mam, określonego typu muzyki, nie? I tak mówię, kurczę, fajnie by było, gdyby opisać to przy pomocy konkretnych obrazów, ubarwić to muzyką. No i moim ulubionym wykonawcą akurat w ostatnich latach jest taki polski muzyk rockowy, który się nazywa Mariusz Duda. To jest lider zespołu Riverside. I mówię, no, przydałaby się jego muzyka do tego, bo ja zawsze tworzyłem teksty w ten sposób, że chciałem je ubarwić jakimiś tam zdjęciami i muzyką, którą sobie gdzieś tam od kogoś pożyczałem. Mówię, no, zgoda. No i tutaj rozmawiałem z wieloma ludźmi, a wiesz, on ci na pewno nie odpisze, tam nie ma czasu, bo to nagrywali płytę i tak dalej, ale spróbowałem i facet się odezwał, nie? Mówię, no jeden gościu jest. Mówię, no tak, no ale teraz mówię, mam drugiego muzyka, bo jest taka trójka moich polskich ulubionych muzyków rockowych. Drugi to jest mój kolega, mieszka po drugiej stronie kładki na Wyżynach. Nigdy cudzych rzeczy nie robił. Mówię, no zadzwonię do niego, bo projekt mam w głowie, staram się o stypendium miasta. I pytam się go, Adam, jest taka sprawa, musimy pogadać. Dobra, gdzie? Zgadnijcie, w McDonaldzie. Bardzo, bardzo poetyckie miejsce. Poszliśmy do McDonalda i rozmawiamy, tak? Dałem mu te teksty, po trzech tygodniach idzie odpowiedź mailowa, że Adam się zgadza. Wynik tego to ten audiobook, który jest, to nie jest tekst tylko czytane, tylko to jest do każdego wiersza, który jest stworzony, podłożona jest muzyka, skomponowana bezpośrednio przez niego i on jest autorem tego audiobooka, moje są tylko teksty, ja tu nie ingerowałem w nic. No i super, i teraz mamy to spotkanie gdzieś tam tutaj w bibliotece akademickiej i mówię, no chyba już czas skończyć ten projekt, bo za długo tym żyję po prostu, a i mówię, no ale jest trzeci muzyk jeszcze, w Warszawie mieszka, ulubiony w Banu, w 1992 roku byłem tu na koncercie. Kultowy polski zespół Collage. A ja napiszę do gościa. Napisałem do gościa, do dzisiaj z nim koresponduję. No i oczywiście to, co Państwu zaprezentuję, jeszcze tego nie ma w internecie, specjalnie to spotkanie przygotowane, jest prezentacja z jego muzyką. Także to jest taka triada, nie muzyczna. Ci trzej muzycy tworzyli całą otoczkę tego wszystkiego, co się dzieje wokół słowa. No i oczywiście obrazy, które też bezpośrednio miałem od nich, miałem od swoich przyjaciół. Ponieważ zrealizować taki projekt, nie tomik, tylko projekt, no bez ludzi nie można. Nie można tego zrobić po prostu, bo to nagrać audiobook to trzeba, to mówię, wejść do studia nagraniowego, poświęcić czas, tak?
odpowiednio to zaaranżować, zrealizować, zmiksować, zmasteringować, no to są mnóstwo, mnóstwo tego jest. Te wideoprezentacje, które Państwo zobaczą, no to za chwilę też trochę pracy wymagają, nie? Ale mówię, to wszystko było tak, że wszystko to zostało najpierw wymarzone, zaplanowane, kto ma w tym projekcie wziąć udział, a dopiero potem zostały spisane teksty. Oczywiście ja tam może z 5-6 tekstów już miałem, bo to była jakaś taka, no, osnowa tego wszystkiego, natomiast cała ta nadbudówka dopiero się miała spełnić. Tak właściwie od marzeń przeszedłem do realu bardzo prosto, bo tak bardzo prosto przeszło. Też czasu to wymagało dość dużo, ale bezkolizyjnie i to się wszystko udało. I mówię, no jestem człowiekiem wygranym. Wygrałem los na loterii, bo udało mi się to zrealizować. I to było najpiękniejsze dla mnie osobiście, co mnie jak gdyby, no może i dalej będzie pchało do tego, żeby może niepodobna, ale jakieś tam projekty tworzyć, nie? Jeżeli Państwo pozwolą, to ja bym tutaj taką jedną prezentację tutaj Państwu pokazał. To jest tekst oparty też na motywach metodniku poetyckiego profesora Siwca. I jeżeli Państwo pozwolą, to zaraz zabrzmię tutaj na przez głośniki i na ekranie Państwo zobaczą. Tak, obraz i dźwięk, no obrazy, te, które są, one są tutaj z właśnie pożyczone ze względu pana Mariusza do Dziwersej.
pięć utworów opracowanych właśnie w taki sposób, multimedialnie. Czy uważasz, że właśnie muzyka, obraz stanowią dopełnienie, uatrakcyjnienie też dla potencjalnego odbiorcy tekstu poetyckiego? Ja myślę, że to się też bierze z tego, że no mamy taki synkretyzm rodzajowy różnego typu w sztuce. I no, literatura też no, podlega tym procesom różnego typu i też no, to się nie wzięło tak z kapelusza, nie? Bo to próby wcześniej, w XIX wieku bardzo wyraźne, tak, jakichś symbolistów, tak, jakichś kreacjonistów. Wiek XX, no ja się tam nie porównuję, broń Boże, do takich twórców jak Arthur Rimbaud na przykład, czy inne. Ale no, mamy te multimedia, mamy to dobrodziejstwo internetu, technikę, którą możemy wykorzystać do czegoś tak klasycznego, jakim jest, czym jest poezja. I myślę, że pamiętam, jak Jan Paweł II jako pierwszy papież, słynne zdjęcie, jak gdzieś tam w internecie, prawda, się pojawiło, że on z tego internetu korzysta, tak? Jak to było ważne, tak? Że ktoś, tego typu człowiek, właśnie święty gdzieś chodzący po ziemi, chwyta za najbardziej prozaiczną rzecz, którą każdy gimnazjalista i uczeń podstawówki ma w komórce, tak? To było takie fajne i teraz mówię sobie, na taki prywatny użytek, mówię, ja się zawsze się tym interesowałem i mówię, i robiąc takie prezentacje, jedne są, mówię, tego typu, że jest 8 minut i, no, i trzeba się zasłuchać, trzeba się wsłuchać, trzeba, no nie wiem, jak ktoś lubi, nie? Natomiast inne są króciutkie. Ja za chwilę, ostatnia prezentacja, którą zrobiłem specjalnie na spotkanie, ta prezentacja ma 3 minuty z lekkim okładem, tak? I tam się mnóstwo dzieje i muzyczka jest wesoła prawie do tańca, tak? To są różne rzeczy. Natomiast to jest taki sztandarowy, jeden z moich ulubionych tekstów w tym moim tomiku, jeżeli mogę mieć swoje ulubione własne rzeczy, który mnie tak napędzał, zresztą byłem pod wielkim wrażeniem tego, co pan profesor napisał w tym tomiku i no i tyle. Marek. Mariusz powiedział o swoich ulubionych wierszach. Ja mam również kilka. Pętliczek, to już mówiłam Mariuszowi. Również sam tytułowy utwór Depresja, w którym pojawia się przy zwykłym człowieku, tak, przechadzającym się ulicą, anioł. To chyba jedyny tekst w utworze, w zbiorze Depresja, w którym się pojawia anioł. Tak, przepraszam, ale to był właśnie utwór pełen depresji, mojego i twojego zgrzytu z rzeczywistości. Również, ale tutaj, kiedy mówimy o depresji, ja bym bardziej zwróciła chyba uwagę nie tyle na depresję, co na melancholię albo nostalgię, jako specyficzny typ nastrojowości, wrażliwości, którą tutaj autor próbuje nam przekazać. Natomiast jest też dowcip, takie lekkie przymrużenie oka, właśnie tak jak mówię, jest ten niedoskonały anioł, który się pojawia przy bohaterze tekstu. I może tutaj pozwolę sobie też przeczytać fragment tekstu, w którym pojawia się dowcip, pojawia się przymrużenie oka i taka ogromna też ogromna wyrozumiałość dla niedoskonałości drugiego człowieka. Tekst jest mi bardzo bliski, zatytułowany jest Nauka o języku. Fragment tylko. Piękna jest mowa ojczysta. Cały tekst przedstawia sytuację na lekcji języka polskiego. A dziś akurat było o ortografii. Nie doszli maturzyści, przestraszeni, niegramotni, bez kieszonkowych słowniczków z regułami, bezskutecznie próbowali się zmierzyć z głębią, próbowali sobie przypomnieć, jak pisze się cząstkę nie z rzeczownikami. Jedynym ich olśnieniem było, że razem wykrzyczane wspólnie do sufitu, tylko przykład jakiś nocny cisnął im się na wargi. Nietoperz może się nie wyspali. I adnotacja autora, autentyczne z lat minionych, bezpowrotnie. Rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce? Tak, takie zdarzenie miało miejsce. Ten klasyczny nietoperz, to faktycznie było na lekcji języka polskiego w klasie maturalnej, tuż przed maturą zresztą, ustną. To może ze stresu? Może ze stresu, może nie. No, no różnie bywa, są różne lapsusy w naszym życiu. Natomiast no, no jest to taki tekst, który
powstał po prostu na kanwie autentycznych przeżyć, bo tutaj mnie pytano na przykład kiedyś, że w tym moim tobiku się mnóstwo miejsc pojawia, jakaś kuźnia, jakieś puby, że ja... Było takie pytanie, kiedyś było takie pytanie, no to pan tak po nocach chodzi, tak pan pije tam w tych pubach. Ale też kawa była. Tak, tak, była kawa osoby, dobra, okej. Okay. Ja byłem trochę skonsternowany, ale generalnie są pewne miejsca, w których się bywa, natomiast sytuacje mogą być bardziej prawdopodobne, mniej prawdopodobne, wymyślone, autentyczne, no to jest literatura, to się różne rzeczy dzieją. Chociaż poezji się zawsze tak odbiera się poezję, że no to jak już pisze Stopel czy pisze Siwiec, to ten Siwiec tam był, tak, ten to już tam przeżywał, tam się biografia napił. Konkretna. Tak, konkretna jest biografia, tak, bo do poetów szczególnie to się tak tyczy, nie? Że jak już tam jest nutka jakaś tam wódki, to już musiał naprawdę może wódki wypić. Tak. No i ja tak mówię, no nie zupełnie tak jest, ale faktycznie chciałem, żeby te sytuacje w Bydgoszczy, żeby one były, żeby każdy, kto kojarzy niektóre z tych miejsc, żeby mu się wydawały bliskie. Znaczy, że idzie sobie na przykład gdzieś tam nad Brdą, gdzie tam jest jakiś remont chodnika i nagle się potyka jakąś płytkę, która gdzieś tam z ziemi wystaje, tak? I taki motyw właśnie, że potykam się i nagle, oj, inna rzeczywistość za chwilę mnie spotyka, inne niebo widzę, tak? Przez moment, tak? No to są takie rzeczy. To są takie rzeczy i no wiadomo, że one wynikają z jakiejś refleksji, z jakichś przeżyć bardzo różnych, nie? Z tym Pętliczkiem to też jest taka, starałem się, żeby w tym akurat tekście, on to dobrze pokazuje, była taka gra słów, taka zabawa słowem trochę, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo to się kojarzy bardzo różnie. Natomiast wydarzenie, które mnie zainspirowało na przykład do napisania tego tekstu, no to, no, to była śmierć samobójcza jednego z członków mojej rodziny, także tutaj zupełnie taka podstawa zupełnie inna niż to miało miejsce przy innych tekstach. Także to bardzo różnie bywa, nie? Znaczy to, co mówiliśmy, zawsze w tekście literackim jakimkolwiek można dostrzec wrażliwość osoby piszącej, jej sposób widzenia, filtrowania rzeczywistości, ale też poezja ma to do siebie, że ona zawsze uniwersalizuje to przeżycie i to może być ta sowa, ta kawa u sowy, czy tam nie wiem, to piwo, tak? No to każdy może wypić, każdy oczywiście może być u sowy, tak? Ale to nie jest, jakby ten konkret w poezji nigdy nie jest ważny, on jest zawsze takim punktem wyjścia do tego, żeby opowiedzieć jakąś historię. A konkret lepiej, kiedy nam się kojarzy, tak? Z jakimś miejscem, czy z jakimś zdarzeniem, z jakimś elementem rzeczywistości. Mój kolega dzisiaj na Radzie Wydziału pozwoliłam sobie tomik Mariusza dać koledze do przeczytania. Mówię, słuchaj, ten wiersz mi się tak bardzo podoba. On mówi, wiesz co, pierwsze moje skojarzenie to pętla Marka Chłaski. I ja mówię, no rzeczywiście. I on mówi, widzę chałupka w tym wszystkim. Także każdy odbiera tak, jakie ma skojarzenie, ale chyba poezja... Chyba autor cieszy się, kiedy czytelnik ma, nie wiem, zupełnie inne skojarzenia, przeżycia. Nie, no oczywiście, że tak, bo to dokłada też swoją wrażliwość do czytania tego tekstu. Jak z punktu widzenia polonistyki, no to możemy to na studiach, że tak powiem, rozrywać na części pierwsze, tak? Analizę. I gdzieś tam i analizę sobie zrobić, zinterpretować i tak dalej. To nie o to chodzi. No, każdy gdzieś ma jakieś skojarzenia, jednemu się będzie kojarzyło tak, drugiemu tak. No, ja zawsze, jak pamiętam, napisałem, kiedy ktoś mi prosił, żeby napisał pierwszą jakąś notkę jakąś o sobie tam, co ja tam stworzyłem, to ja pamiętam, że napisałem takie zdanie, że chciałbym, żeby to, co piszę, wywoływało jakąkolwiek refleksję. Jakiekolwiek myśl, czy na tak, czy na nie. Najgorsza jest obojętność po prostu. To jest coś, co i dla twórcy, i dla dzieła literackiego jest najgorsze. Bo jeżeli ktoś oceni negatywnie, wskaże jakieś niedoskonałości, nieścisłości, no wiele różnych rzeczy, przekłamania nawet czasami, jak to w prozie, czy gdzieś tam w faktografii bywa. No to no chyba dobrze, tak? No, znaczy, że przeczytał. Że przeczytał, że coś tam przefiltrował przez siebie, tak? Że zainteresował. To było. Ja zresztą miałem taki problem, bo pisałem wniosek do miasta, że tak powiem, żeby zyskać środki na ten projekt. I pamiętam, że miałem problem teraz tego typu, ta depresja. I teraz napisałem coś takiego, że z jednej strony jest to taka psychologiczna depresja, czyli człowiek popadający w jakąś taką, może nawet i nihilizm, załamanie gdzieś tam po drodze, tak? Ale z drugiej to jego działanie, to jego życie, w ciągu tego swojego życia jest poddawany bardzo różnym presjom.
to jest kwestia drugiego człowieka, to jest kwestia miejsca, to jest kwestia sytuacji, czasu, czegokolwiek, tak? On, jak to bohater tragiczny, podejmuje jakiś wybór, tak? No ten wybór jest bardzo często niedobry, taki egzystencjalnie, że cokolwiek wybierzesz i tak będzie źle, tak? Ale czasami jest to wybór trafny i tak jak pisał poeta, że uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. I to właśnie to było częścią takiego mojego tu pisania, żeby bez względu na to, jaki to był wybór, na przykład jest taki fajny tekst, gdzie opowiadam o wędrówce przez miasto i jest tam ktoś, bohater mój patrzy na zegar, który jest na kościele jezuitów, tak? I w pewnym momencie mówi, nie, to ja już idę do domu, jest się kończy ten tekst, Iti go home, nie? Czyli generalnie z filmu gdzieś tam, który kultowo każdy widział, tak? Że ten Iti pakuje się, nie, do domu, tam jest moja enklawa, tam będę miał spokój, już nie będę musiał niczego wielkiego przeżywać, nikogo ranić i tak dalej. Także to są te rzeczy, nie? A tutaj to motto takie, które pojawia się zaraz po podziękowaniach. Cisza krzyczy, a wszystko zniesie. A to jest taka właśnie zachęta do tego, żeby ze mną przejść ten tomik. To znaczy, żeby przejść tę sytuację, żeby nie każdy tekst jest, mówię, może taki, że go się będzie lubiło czytać, czy on się będzie nadawał do czytania, bo są lepsze i gorsze momenty. Ale żeby, no jeżeli ktoś już chwyta książkę, no to fajnie jest, żeby tą wędrówkę odbył, tak? I na przykład, no w audiobooku na przykład ta wędrówka też jest i ona jest taka ubarwiona, może fragment tego audiobooka, może Państwu to zaprezentuję, bo to kolega zrobił tego audiobooka i się tak mówiliśmy, zresztą Ada Łasa, członek zespołu Abraxas, Anankę i tutaj wszystko co zrobił, to zrobił po swojemu i ja postawiłem tylko kropkę na dwie, ponieważ w nocy jechałem do studia nagraniowego, żeby mi ponownie mastering zrobiono, bo się coś tam nie udało. Natomiast wszystko to jest przez niego wymyślone. I teraz może Państwo fragment chociaż posłuchają, to będzie wiadomo na czym ten audiobook polega. Istnienie. Gdzieś między starym portem, a portem Wes, o którym śpiewał Andy Latimer. Doskonale to pamiętasz. Harmonia nut, wydobyta jego palcami, sprowokowała pot. Nie jeden zresztą wydobyty z serca. Może właśnie po to, byś dziwił się po raz kolejny z oddali, w powietrzu, bez którego nie jesteś w stanie śnić, i wstawać z nadzieją o świcie. I reakcje bywają i przestępują z nogi na nogę, jak wygnańcy w Kubryku na karałek. I znikają, jak nieznośne tembry kolejnych głuchych wokalistów przyprawione nutami wokaleru. I nie dziwisz się zatem i nie pamiętasz już twarzy rozwartych ustami banałów. Spoglądasz raczej ukradkiem, wychodząc z nienacka na szare lustro brdy. Zawsze smętnie wieszczącej północ. I błogosławisz wtedy zegar, misternie stawiany niegdyś przez jezuitów. Czas bowiem na kres. It go home. Każdemu z osobna. Chciałoby się wykrzyczeć, że życie jest jak rzeka z całą potęgą jej niepowtarzalności. Trywialne, co? Nurt zawsze niewiadomy, prąd przecież niezmierzony, stan pełny gotowości. Uzależniony od kaprysu natury, wybryków stwórcy i jak patrzysz, od tego zależy i jak idziesz, tym wymierzysz. Niezwykłe. Wpadłeś na to nagle, potykając się od dawna
nienaprawioną płytę chodnikową, nie przeze mnie, podążając w trupcie na dobry dom, w nieznane. Piątek. Jeden z tych wielkich. Cisza. Chciałbyś, żeby cię ogarnęła, owładnęła umysł i całe twe wątłe przecież ciało, żeby wykrzyczała cały ból tygodnia. Pragniesz tego. Jak co roku, nie daje ci jednak spokoju. Zaprząta każdy skrawek pokręconych zwojów, bijących się z bezsilności w twojej głowie. Gdy nadchodzi, cierpisz nietęgo i doznajesz katuszy. Nieczule odwracasz się i płoniesz z bezwstydu. To tylko fragmencik tego audiobooka. To 4 minutki. Tylko 4 liryków. Obarwiony tymi kompozycjami. Muzyka, dźwięk, światło. Wszystko musi być. Tutaj wielokrotnie w naszej rozmowie przywoływany był pan profesor Marek Siwiec, poeta, również tak, poezja pana profesora tutaj była nadzieją, wielokrotnie inspiracją. Panie profesorze, czy można byłoby tutaj skierować do pana pytanie związane właśnie z tym, jak pan profesor odnajduje, albo jak to pan profesor, czy ta wrażliwość tutaj Mariusza, te zagadnienia związane właśnie z tą melancholią, tak, odpadnie, czy tutaj, czy tam jest, właśnie nie wiem, jak zadać pytanie, poecie. Jak pan profesor odnajduje tutaj pomnik, twórczość, to, o czym mówimy dzisiaj na naszym spotkaniu? Oczywiście odpowiedź jest bardzo złożona. Ale mówiąc tak dosyć skrótowo, Mariusz przyszedł pewną ciekawą drogę, właśnie taką drogę filtrowania wrażliwości, od takich stanów, powiedziałbym, no, takiej wrażliwości jakby trochę na wierzchu pokazywanej, do pewnych jakby stanów przetworzenia poetyckiego i w teksty, w lirykę, gdzie się pojawia i bohater, i narrator, jakby. Początkowe jego wiersze były takie, powiedziałbym, bardzo liryczne, bezpośrednio liryczne. Więc to tutaj jeszcze dołączyły się inne elementy. Muzyka, wrażliwość Mariusza muzyczna, też to pamiętam sprzed lat. I też taka wrażliwość na pewne relacje międzyludzkie, na pewien klimat miejsc, ulicy, otoczenia. To są, powiedziałbym, dosyć cenne rzeczy. No i jest polonistą, także no to kultura literacka i tak dalej. Dużo spraw oczywiście. W tym wierszu, który się pokazał na początku, był dobry moment, taki ciekawy, można powiedzieć, tego nieprzepłukanego gardła. Powiem, że właśnie nieprzepłukane gardło jakby no, pasuje mi do tego klimatu. Ale tak mówiąc krócej, no to w rzeczywistości to gardło jest przepłukane. Także, a zgrzyt rzeczywistości nie jest melancholijny, tylko zaraz się odwołam do Henryka. Zgrzyt rzeczywistości ma głębokie zakorzenienie jakby w tym, czym jest liryka współczesna. Odwołam się trochę do innego autora, jakby trochę z tego naszego rejestru, do Kazimierza Hoffmana, nieżyjącego już, z którym miałem okazję prowadzić długie rozmowy, między innymi na temat właśnie roli zgrzytu, jakby pęknięcia w dziele sztuki, że dzieło sztuki nie może być zbyt harmonijne, nie może być zbyt melodyjne. Melodyjność zabija jakby współczesne odczucie jakby liryczności. I to dzieła zbyt melodyjne jakby no niestety odpadają. No tu dzisiaj rozmawialiśmy o Broniewskim i o Miłoszu Wacie. No Broniewski właśnie melodyjny taki. No i pomijam ten element. To złożona kwestia, ale mówię, że zgrzyt. Zgrzyt jest bardzo cenny, zwłaszcza dlatego, że żyjemy w świecie zgrzytu. Ja mówię zgrzytliwość nawet, taka
coś, co nas uderza, atakuje, prawda? I to jest rodzaj presji, ten zgrzyt jest rodzajem presji, ale dalej. Ja uważam, że właśnie ta presja to jest siłą twórczą tutaj, że to nie jest jakby depresja. Bardzo ładne jest ten moment wy. To angielskie, które się pojawia na początku, ale niekoniecznie jest odczytywane jako depresja. No. Depresja to jest jakby rodzaj siły twórczej, która jakby gdzieś autora niesie. Tak, to niekoniecznie musi być depresyjne. Te utwory, one są melancholijne, ale czy one są depresyjne? Nie wiem, no ja się tak trochę oswoiłem już z nimi, także trochę jakby mam trochę jakby takie żywe odniesienie. W każdym razie chodzi mi o tę właśnie siłę twórczą, która jest jakby wieloraka, zgrzytliwa, ale przynosi ciekawe owoce, ciekawe efekty właśnie, rodzaj dystansu, nutkę humoru, jakby obiektywizację i tak dalej, i tak dalej. Także, jak mówię, rzecz bardzo złożona, nośna i jakby, no i tu rad jestem, że mogę uczestniczyć w takim spotkaniu po latach. Po latach, tak, bo pan profesor uczył nas filozofii i logiki, tak, pan już dobrze pamiętam, także tutaj po latach. Ale to, co pan profesor powiedział, zgrzytliwość, ja mogę powiedzieć o swoich odczuciach. Poezja, właściwie jak każdy rodzaj literacki, inspiruje uważnego czytelnika, ale wydaje mi się, że liryka ma to do siebie, że wymagając od czytelnika niezwykłego skupienia. To, co pan profesor powiedział, tak, jest ta zgrzytliwość, jest też ta niedoskonałość. Mariusz nie próbuje tej niedoskonałości uładzić, zakryć, tak. Natomiast jest to ten tekst, ten tomik sprawia mi jako czytelnikowi ogromną przyjemność obcowania z czymś, z kimś, kto mówi i stara się mówić i widać, że stara się mówić w sposób autentyczny. Ta przyjemność wynika z tego, że odkrywam w tym tekście wiele takich wartości dzisiaj, no w dzisiejszym świecie gdzieś tam oddalonych, zapomnianych, czyli ta wiarygodność, ta autentyczność i to. Zawsze zastanawiam się nad tym, w jaki sposób też autor projektuje czytelnika. Ja mam wrażenie, że starasz się mówić to, no mam nadzieję, że się nie obrazisz, do zwykłego człowieka. Ja powiem tak, znaczy generalnie to pisanie moje, to ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że ktoś po prostu weźmie to do ręki i przeżyje ze mną chociaż co drugi tekst, tak, gdzieś tam tą przygodę. To jest dla mnie czasami jedno zdanie gdzieś tam po drodze i to jest jak gdyby najważniejsze, tak, i to jest też sposób na kontakt z drugim człowiekiem, tak, no bo nie zawsze mamy tę możliwość spotkań, rozmów, gdzieś tam wyjść, wypadów, tak. A książka, to ktoś po drugiej stronie do nas mówi, tak? Tylko jest milczący. Tutaj ja postaram się jak gdyby troszkę przekazać gotowe wersje, tak? Ktoś, pamiętam, że mówił, że woli czytać niż słuchać, tak? A ktoś powiedział, słuchaj, ale się tego tak fajnie słucha w samochodzie. Wtedy wchodzę do pracy, do mojego kolegi z pracowni muzycznej i patrzę, no leży mój Tomik. Ja wiem, co ty, Piotr, to jeszcze trzymasz to, czy Tomik, płytę, jeszcze to trzymasz? A wiesz co, ja tak tego lubię w samochodzie słuchać. Ja mówię, ty chyba żartujesz. Bo pożyczył mi jaka tego lubię, to dzisiejsze spotkanie i to takie było dla mnie bardzo fajne, bo ja z kolei jego muzykę bardzo lubię słuchać w samochodzie. A on i szanty gra i bardzo różne inne elementy jeszcze muzyczne mam w sobie takie. Mam jedno pytanie do pana. Proszę mi wybaczyć, że będę tak mówił, ale takie jest moje odczucie. Widzi pan, w tej chwili, wypuszczając tomik, my tutaj jako słuchacze staliśmy się zbiorowym recenzentem. I każdy mówi o swoich odczuciach. Ja mam do pana jedno pytanie. Czy pan bardziej czuje się tekściarzem do jakiegoś określonego dzieła muzycznego, czy bardziej poetą? Znaczy, wie pan co, ja nie czuję się, nie aspiruję do miana poety. Ponieważ miano poety uzyskują moim zdaniem naprawdę wybitni ludzie. Nie będę ich wymieniał, Herbert, Miłosz, wielu jest takich współczesnych polskich poetów.
którym takie miany można by obdarzyć. Zresztą w tym tekście było wyraźnie powiedziane, kogo ja mam za poeta, kim ja jestem. Ja to się nazywałem wierszokletą, tak? Tekściarzem też bym się nie nazwał, bo tekściarz to jest ktoś, kto pisze słowa do piosenki. Ja piosenek nie układam. Więc tutaj jak gdyby nie współgra. Wie pan co? Ja poeta czuję... i tekściarz. To znaczy nie, tekściarzem bardzo się... trudne. Tekściarzem się nie czuję, poetą się też jeszcze nie czuję. Mam nadzieję, że może dojdę do takiej wprawy gdzieś za ileś tam lat, że można mi będzie... Poetą się bywa, jak ktoś kiedyś powiedział. Nie wiem, jeżeli ktoś uważa, że jestem poetą, to jest mi bardzo miło z tego powodu. Natomiast ja sam sobie uważam, że jeszcze tego miana nie aspiruję. Nie? I dlatego na przykład to moje pisanie no, staram się adresować nie do kręgu, przepraszam za słowo, nawiedzonych polonistów i studentów, tak, którzy będą rozbierali, będą się upajali każdym słowem, tak, i każdą nutką filozofii, psychologii, socjologii w tekście, tak, jakimś tam klasycznym rozbieraniem tego tekstu na jakieś elementy stroficzne czy jakiekolwiek inne, tak. Nie, kieruję, chciałbym, żeby mój bohater, bo ja staram się stworzyć w tekście bohatera. Zawsze stworzyłem, te trzy temiki, które stworzyłem, to był zawsze bohater, którego ja zabierałem jakąś tam drogę. I to jest taka właściwie, ja to nazywam, to są takie miniatury właściwie poetyckie. To nie jest, ja tego nie nazywam nawet wierszami. To jest taka krótka opowieść, taki szkic, taki quasi opowiadanie liryczne. Tak, jeżeli ja to tak mogę nazwać, tak górnolotnie troszeczkę. I jest tam jakiś bohater, który przeżywa jakąś konkretną sytuację, tak? Malutką, mniejszą, większą, jak to nazwałem, potyka się o płytę chodnikową. Coś tam widzi czas na zegarze, na jakiejś wieży, tak? Miłe jest to, co pan mówi, ta pana pokora. Bo tutaj niedawno zrobił doktorat z historii człowiek, który wszem wobec i każdemu z osobna ogłasza, że jest poetą. Taki tekstik napisał między innymi jako całość. Na lince suszyły się damskie bluzki, a wiatr uwypuklał ich kształty. To wszystko. Prawda, że to jest naprawdę coś znamiennego, odkrywczego. Tak wielkiego jak bzdura. No, także pana pokora jest bardzo miła, bo poeta mówi tak pisać, abyś przeświecał przez piszącą rękę. Jest to kwintesencja. I pisać z głębi serca i pisać najlepiej nie wystarać się jakieś górnolotne dytyramby tworzyć, prawda? Ale pisać po prostu, bo poezja to trudne słowa. Uścisk dłoni, gest, parę sekund, pochyla się człowiek nad przyrodą, nad życiem realnym, nie trzeba się tego bać, nad życiem, które nas dotyka w dniu dzisiejszym, nad ludźmi, nad ich słabostkami, nad tymi wszystkimi, którzy mordują w imię jakichś zasad, prawda, którzy niszczą życie ludzkie. Tyle jest tematów, tyle otwartych książek, tyle możliwości. Dlatego trzeba pisać o rzeczach też istotnych, moim zdaniem. Bezpośrednio nas dotykających. Właśnie chciałem taki trochę stworzyć, żebyśmy my, mieszkańcy miasta, tak, czy bywający w miastach, robiących zakupy, nie wiem. Panie Brodzki miał jakiś taki pomysł, żeby do każdego kosza w markecie wrzucać wiersz, tak, żeby jadąc z koszem przez market sobie przeczytać, bo no to jest zawsze czas. Jakieś tam miniatury, to fajna sprawa, bo to jeszcze my tu w koszach, w marketach to mamy z reguły jakąś reklamę tylko, tak, co możemy tam znaleźć na jakiej półce. No byłoby to może jakieś ciekawe doświadczenie, to jeszcze nie zrobiono tego. Natomiast tutaj się pytano czy o tą melancholię, o tą właśnie tutaj Marek mówił o tym, że to nie jest takie depresyjne. No nie chciałbym, no może żeby się zrobiło trochę bardziej wesoło, to zaprezentuję Państwu jeszcze tą prezentację, tą zrobiłem na to spotkanie i utwór jest myślę, że w miarę sympatyczny, w miarę wesoły i takie
kończy się takim przymrużeniem oka z mojej strony, także myślę, że będzie miło się oglądało i tam Państwo znajdą też naszą Bydgoszcz na slajdach, także tylko muszę znaleźć dokładnie, gdzie tutaj ją mam. O, tutaj. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, tak jak Pan już powiedział, to była niespodzianka, tak, przygotowana na dzisiejsze spotkanie. Czy chcieliby Państwo zadać jakieś pytanie naszemu bohaterowi naszego spotkania? Skąd dojści słowca, szachisty, a przecież Pan przewiduje w szachach na pewno 5., 6. I poezja. Bo to troszeczkę... To jest bardzo proste. Tak? Bardzo proste, ponieważ żeby stworzyć tekst poetycki jakiś skondensowany, trzeba trochę analizy wykonać. A poprzez szachy się wykonuje analizę. No, jest to, ja uważam, że w ogóle do humanistycznych rzeczy, jestem humanistą z wykształcenia, bardzo się szachy przydają i muszę Państwu powiedzieć, że 80% mniej więcej, zresztą Jarek tutaj obecny, Jakubowski, mój serdeczny przyjaciel, też szachista, może to przyznać, że bardzo wiele, sam jest humanistą, że bardzo wielu znanych arcymistrzów, nie tylko arcymistrzów, ale ludzi z naszego regionu chociażby, to są humaniści przede wszystkim.
Ja jestem tego przykładem, Jarek jest tego przykładem, no, mnóstwo. Także to nie jest tak, że to są oderwane, bo szaka się z matematyką kończy. Nie, niekoniecznie. Tak naprawdę chyba pisanie poezji to straszna, znaczy nie straszna, niezwykle precyzyjna praca. Cyzelowanie słowa, to w poezji, to często się tak mówi, tak, potocznie. Mówi się o wegie poetyckim, że się siada i pisze, tak, oddaje się rękę muzie i to płynie. To jest praca, która wymaga precyzji, tak jak mówisz, doboru, kunsztu, myślenia o tym. Czasu przede wszystkim. No, ja ten tomik, ten projekt, to tak może tego nie widać, to można to po datach gdzieś tam sobie rozpatrzeć, ale ja to pisałem półtora roku, to są 33 teksty przez półtora roku, no Państwo powiedzą, gdzie, to jeden tekst, prawda, to powinien moment powstać, ale fajnie mi się tak akurat zbiegło, że to już mówiłem na jakimś tam jednym moim spotkaniu, że ostatni tekst w tym tomiku napisałem 2 kwietnia, Wielki Piątek. A znam poetę, który mówi, że poezja nie pisze, a poezja sama do nas przychodzi. Tak, to właśnie przyszło do mnie. I znam poetów, którzy nie mają zielonego pojęcia o matematyce i są autorami ponad 50 dzieł i wszystkie nagrody w Polsce pobrali. Mam na myśli Zbigniewa Jankowskiego, Teresę Ferenc, Annę Janko i Milenkę Wieczorek, jedyna czteroosobowa rodzina poetów w skali europejskiej. Ani jedno nie ma pojęcia o matematyce i w życiu im nie była matematyka potrzebna. Ale wywodzą się z Babiej Wsi, z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy. Ale ja proszę tego za złe nie brać, że ja tak kontruję, ale ja jestem też zwierzyny. Ja to stary Szwederowiec, ale mieszkam na wyżynach. Piszesz już następne wiersze, które odkładasz do szuflady? Nie. Jeszcze do tego spotkania tutaj to właściwie dzięki tutaj Aldonie, która mnie zaprosiła też tutaj do... To jeszcze żyłem tym projektem i mam nadzieję, że dzisiaj taką troszeczkę postawię już. Taką barierkę troszeczkę, tak, że już teraz czas pochłonąć. Znaczy mam jakiś tam pewien pomysł na to troszeczkę innego typu. Ale myślę, że i tak gdzieś tam będzie w multimediach będzie, nie? Na razie może daj spokój, bo przez półtorej roku żeśmy dzień, wieczór o tym opowiada. Chodzimy razem po 21 i wracamy o 23. Tak? Ale ja mu podziękowałem, to jest tak cierpliwy człowiek, że miał siłę w ogóle tego wszystkiego słuchać, tak? A potem jeszcze czytać, jeszcze mi przychodzić na spotkanie, jeszcze robić zdjęcia i nie wiadomo co jeszcze. Także do tego taki przyjaciół Państwu życzę. Jakaś przerwa się przyda, nie Paula? Psy zadowolone. Bardzo. Tak, nie pamiętam, że na murku kończyliśmy. Ale to oczywiście tak, z przymurzeniem. Czyli projekt multimedialny, nie tylko multimedia, ale też tak, multi. No multikulti na pewno nie. Na pewno nie, ale gdzieś w stronę multimediów znowu to pójdzie, ale na razie jeszcze za wcześnie o tym mówić, nie? Ale ten projekt, co zrobiłeś, jest ciekawe właśnie to połączenie. Muzyki, obrazu, słowa. Ale muszę Państwu jedną ciekawostkę jeszcze powiedzieć, bo mi tak ucieknie. Pisałem, bo nie jestem człowiekiem ze środowiska, prawda? Nie spotykam się z poetami bedlowskimi, wielkimi, z grupami teraz. Oprócz Marka, tak? który jest tam ponad wszelkimi podziałami. Autorytet. Tak. To muszę Państwu powiedzieć, że myślę sobie w ten sposób, że generalnie warto przedstawiać te wszystkie rzeczy w taki sposób, dlatego że no jest to żywe. No jak widzicie Państwo, spotykamy się i mam nadzieję, że jak wszyscy stąd wyjdziemy, to nikt nie będzie miał poczucia, że o, przyszedł sobie poeta i sobie popajdurzyliśmy trochę. Przepraszam, że nie wszyscy od razu głaszczą. Nie, ale jedna ciekawostka jeszcze mi przyszła do głowy, że właściwie jedyną osobą, która zareagowała na to, co ja pisałem, to jest mnóstwo maili do dziennikarzy, do jakichś ludzi związanych z literaturą po części. To nie wiecie Państwo, ale jedynym człowiekiem, który tak naprawdę mi odpowiedział i recenzował to, co zrobiłem, był pan Mariusz Danielak. To jest redaktor muzyczny portalu artrock.pl.
A tylko być może dlatego, że tu się pojawiło nazwisko mojego kolegi. Ale zrecenzował to tak wspaniale, że jak Państwo wejdą sobie na artrock.pl, to tam będzie recenzja nie tylko muzyczna, ale literacka. Wysłałem płytę po prostu tak do redakcji, poczytam ten portal muzyczny, bo tam się ukazuje informacja o muzyce, którą lubię i słuchać i kontemplować. I to był jedyny człowiek, który odpowiedział. Także muzyk odpowiedział też na zawołanie muzyka, który tutaj na tej płycie jest. I głos myślę, że no też bardzo ciekawy zabrzmiał. Także do samochodów sam. To znaczy 90 kilka procent. To znaczy są tutaj 2-3 slajdy, które się pojawiły w tym ostatnim wideowierszu, które są mojego serdecznego przyjaciela, który chodząc po Bydgoszczy też wykrywał pewne rzeczy. Kiedyś teraz mieszka w Warszawie i przyjaźnimy się i on mówi, słuchaj, mam takie zdjęcie, to ci podeślę. I taka ciekawa sytuacja była tutaj, powiem, bo jak Aldona robiła plakat taki reklamujący spotkanie tutaj ze mną, to było napisane fotografia Przemysław Jar. Faktycznie, bo ta fotografia jest rzucona na Wikipedię. To też taka historia, bo śmieszniej. Ja mu zdjęcie udostępniłem, które nie zostało zrobione przez niego. Ale na potrzeby Wikipedii po prostu musiało mieć. Także tutaj. Ja to przestrzegamy bardzo prawa autorskiego. Tak, prawa autorskiego, więc tak to bywało. Ale na potrzeby mojej prywatnej, no to zmieniłem potem na to jest jako reklama w internecie. Także taka ciekawostka. Nie? A to kolejny szachista się pojawił, któremu się poezja nagle spodobała. Także też właśnie przez takie spotkania i. Myślę, że warto. Ale te zdjęcia prezentacji są dobre, bo już pokazują tego, czego nie ma. Tam była fontana na Placu Wolności, tak? Ja ją pamiętam z dzieciństwa. Tak, ja ojciec z Warcaby, szachy, jakieś te rzeczy, jako malutki ten człowiek, wiem, że przyprowadzał. Tykudek już nie ma, nie? Tykudek już nie ma. Pewne rzeczy, które znikają, nie? Podoba mi się pana pokora, to bez słowa, bo autoironicznie mówi o sobie poeta. Jeszcze jeden ślimak, co uwierzył w swój lekki ślad, że już myślą wszyscy, że już to stąpią, już są u progu światowej kariery. I pan jest na najlepszej drodze. Pan naprawdę to, co pisze, pan to przeżywa. Bo nie ma nic gorszego, jak nadmiar jakiejś, prawda, metafor ogólnie i sadzi na się na wielkie słowa, a kiedy ściśnie się pięść, nie ma tam nic. Wiersz musi mieć jednak, tak jak u doktora habilitowanego, ale to odrzućmy, bo to nie ma znaczenia. Ma znaczenie, jego poezja potrafił odskoczyć od małych traktatów filozoficznych. Niektóre jego wiersze czyta się z pasją. On przeżył to. Trzeba to dosłownie przeżyć, przeżuć i wtedy uwierzymy. Bo w górnolotne słowa nikt nie uwierzy. Bo to tak, jakby autor chciał powiedzieć, uch, jak ja jestem mądry, słuchajcie mnie ciągi. Mówimy po polsku jasno, prosto, z wyciągniętą ręką i wtedy trafiamy do przekonania. Są takie fajne twoje wiersze. Proste. Tak jak w Teatrze Szafera było, że chcielibyśmy jako twórcy, żeby ten nikt przeżywał, a nie przeżuwał. Nie? Myślę, że to chyba o to nam wszystkim chodzi. Ale tutaj, jeżeli ty to pisałeś przez półtora roku, to znaczy, że pisałeś tylko w tych momentach, kiedy to przeżywałeś. Nie, to cały czas żyło we mnie. To było tak, że tekst był w głowie, on nie został spisany, potem gdzieś. Ja właściwie w tych tekstach robiłem bardzo mało korekt. On po prostu się pisał. Ten tekst nam najpierw był gdzieś tam poukładany w głowie, nie? Bo to czasami jest takie pytanie, jak poeta zaczyna pisać tekst, od czego, jak to się wszystko to rzemiosło bierze, że każdy ma swoje sposoby. U mnie zależy wszystko od pierwszego zdania, od pierwszego wyrazu, który napiszę w tekście. Tak? I potem to już po prostu gdzieś płynie i ja wiem, jak to ma płynąć. Tak? Jeżeli w tych tekstach widać, że weźmie się tekst bez autora, obojętnie i wie, że to jest Siwiec, czy Stopeń, czy ktokolwiek inny, no to już jest duży sukces, tak? Bo się wyrabia pewną rytmizację. Bo mi chodzi też o rytm taki fajny, żeby ta muzyka też współgrała, żeby to wszystko było rytmiczne, żywe, tak? Żeby to współgrało, tak?
Nie wiem, czy muzyka akurat według Państwa jest dobrze podłożona, czy nie podłożona, źle podłożona, czy współgra dobrze, czy nie współgra dobrze, czy obrazy są te, a może powinny być inne, ale jeżeli jest jakaś refleksja na tak, czy na nie, nie jest to obojętne i to się po prostu miło oglądało, to jestem przeszczęśliwy. A ja bardzo dziękuję Panu, bo Pan powiedział to, o czym wielokrotnie myślałam, nie wiem, czy Ci mówiłam, właśnie o tym autentyzmie. Właśnie, czytając teksty, widzę, że tutaj nie ma, w cudzysłowie, użyję potocznego określenia, nie ma zgrypy, nie ma chęci wykreowania się na jakiegoś, nie wiadomo, nie ma wchodzenia w jakąś rolę obcą, tak? Proszę zwrócić uwagę na tą pokorę wobec słowa. Wobec słowa, wobec czytelnika. Tak. Wobec, bo to też w tym tekście jest ogromny szacunek dla czytelnika, dla tego, który będzie chciał poświęcić. Ja przynajmniej tak to też odebrałam. Tak jak mówiłam, że tekst sprawił mi ogromną przyjemność. Nie tylko słowo jest tutaj dla mnie cenne, nie tylko te zdjęcia, które pojawiają się w tekście, ale też druk, rodzaj druku, opracowanie, wydawnictwo. Rozmawialiśmy też o tym rodzaju papieru, który został użyty. To tworzy jakąś taką całość i taka dbałość, bo dzisiejszy świat, zawsze mówimy, to jest takie, robimy coś szybkiego, tak? Nie dopatrujemy pewnych rzeczy, mówimy często, co węgle, to po diable, a tutaj ten tekst jest taką całością, widać to, co Pan mówi, też pokora i wobec muzyki, i wobec tekstu, wobec słowa, wobec czytelnika. I tak wydaje mi się, że ta pokora i autentyczność, takie dwa elementy, Mariusz, za które bardzo Ci serdecznie dziękuję. Ja dziękuję. Ja w ogóle generalnie tworzę takie rzeczy konceptualne, to się bierze właśnie z muzyki, której słucham, że to są takie. To nie jest tak, że jest utwór sobie jeden o Marysi, a drugi o Jasiu, a trzeci tam o grzybkach, tak? Że jak płynie muzyka, to ona od pierwszej minuty do 63, na przykład jak ma płyta, to musi stworzyć spójną opowieść. Ja takie rzeczy po prostu lubię. I chciałem tę muzyczną wrażliwość przełożyć na słowo, żeby ta opowieść trwała i żeby ona była obarwiona tym wszystkim. I ten konceptualizm cały czas we mnie siedzi i być może czas się trochę może wyzwalać z tego wszystkiego, ale po raz kolejny chciałem jakąś tam zwartą opowieść stworzyć. A że to chciałem to tak zrobić, żeby i fajnie było pytać książkę i zobaczyć stronę internetową. Reszta prezentacji jest na mojej stronie internetowej i na Facebooku jest fanpage poświęcony temu projektowi. Także zapraszam, jeżeli Państwo chcą zobaczyć inne prezentacje. Byłoby pięknie, gdyby Pan swoje amplua poszerzył. Tak, poeta mówi tak. Poezja ma zbawiać świat. Teraz, dzisiaj, jutro i w tej ostatniej chwili, bo świat się dusi i tonie. Poezja ma to białe włókno boskiego tchnienia poszerzyć i razem ze swoim stwórcą podnosić z dna. Kto ma oczy, kto ma uszy, kto jeszcze żyje. I to jest jego credo, czyli poszerzenie. Nie tylko relacje muzyczne, krótkie, ale i tak jak mówiłem, tyle rzeczy się strasznych dzieje. 27-letni człowiek, władający kilkoma językami, bez powodu zabija i niszczy młode życie kobiety. Bez powodu. Porównuje życie człowieka do świni, do mrówki. Takie rzeczy się dzieją. Ile strasznych rzeczy, ile wątków dla człowieka z imaginacją, dla poety. Bo Pan oscyluje raczej w kierunku poezji. Bo tekst to za mało. Dziękuję bardzo za wytrwałość. Jeżeli by Państwo chcieli kupić moją książkę czy audiobook, to jest do nabycia po spotkaniu. Dziękujemy bardzo. Klimat był bardzo taki przyjazny i tak autentyczny. To faktycznie bardzo mi się też podobało. Mariusza, cieszę się, że tutaj był. Zapraszam Państwa na następne i na propozycję następnych spotkań.
Dziękuję za bardzo. Dziękuję.